Jest ze mną, szanowni państwo, najszczęśliwszy człowiek po pierwszym weekendzie zmagań o Grand Prix Polski, Mieszko Fortuński, DSB Banda Club Sky Tower Wrocław. Mieszko, w nowej roli po raz pierwszy będziesz liderem rankingu. Jak się z tym czujesz? No, czuję się z tym bardzo dobrze. Pierwszy turniej w roku, super rozpoczęcie sezonu. No, mam nadzieję, że po prostu tak dotrzymam do końca sezonu i za rok, ponieważ jest tak bardzo zimno, odjadę już swoim autem stąd. Chcesz odjechać swoim autem, no dobrze, to jest twoje drugie zwycięstwo rankingowe, pierwsze no kilka lat temu, które wspominasz lepiej, to teraźniejsze czy tamto? Na pewno tamto, ponieważ wtedy miałem 15 lat i wygrałem ten turniej jako najmłodszy zawodnik w Polsce, aczkolwiek powtórzenie tego nie było takie łatwe, to kilka razy miałem szansę już grać w finale po drodze, ale niestety nie udało mi się tego powtórzyć. No i w końcu nadszedł ten czas, znowu w Kielcach, bo kilka lat temu właśnie wygrałem tutaj. Ja jestem z tego bardzo szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy, no ale ta droga do zwycięstwa dzisiaj wcale nie była taka łatwa. Opowiedz proszę o tej drodze i o swoim najtrudniejszym meczu. No nie była łatwa, myślę, że najtrudniejszy mecz miałem z Radosławem Babicą. Chociaż mecz wcześniej grałem z Wojciechem Sroczyńskim i też miałem ciężki, ponieważ prowadziłem 2-0, później przeciwnik prowadził 4-2 i tak nie za bardzo mi się układał w tym czasie mecz, no ale jakoś potrafiłem się jeszcze pozbierać i dogonić przeciwnika i przechylić zwycięstwo na swoją stronę. A z Radkiem przegrywałem już 4-0-6, no ale też nie poddawałem się, walczyłem do końca, no i udało się. A w finale już było troszeczkę lepiej, w miarę kontrolowałem mecz, chociaż na koniec też zrobiło się już tak troszeczkę się zrobiło, ostro się zrobiło, nie, no dobra. No dobra, tamto jest, to były najcięższe. No. Dobrze, Mieszko, ty przez większość poprzedniego sezonu deklarowałeś, że cały czas walczysz o ranking, że ty chcesz wygrać ten ranking polski. No nie udało się ostatecznie, powiedz mi, jakie wnioski wyciągnąłeś po tamtym sezonie? No tak, wiadomo, że każdy ma jakiś cel swój, ja sobie zakładałem, że będę walczył w tym rankingu. Ale wiadomo, no, mamy w Polsce tak dużo dobrych zawodników, że bardzo ciężko, jest bardzo wysoki poziom i bardzo ciężko jest wygrać ten ranking. No, myślę, że wymarzone otwarcie sezonu w tym roku i wszystko przede mną. Mam nadzieję, że w tym roku po prostu będę walczył znowu, a może tym razem uda się już wygrać. Dobrze, skoro o tym roku, to powiedz mi proszę, jakie plany, bo w zeszłym roku często można Cię było oglądać w rywalizacji o Grand Prix Europy. W tym roku pewnie podobne plany. Opowiedz o swoich celach na ten sezon. Czy moim celem na ten sezon jest na pewno wbicie się do 30 rankingu europejskiego. Tam ten sezon uważam za bardzo dobry w tych turniejach. Powoli zacząłem już rywalizować z tymi najlepszymi zawodnikami w Europie. No a w tym roku chciałbym zaliczyć chociaż podium na tamtym turnieju, no i powalczyć w tym rankingu Polski. No dobrze, powiedz mi, przed nami właśnie niedługo inauguracja sezonu, rywalizacja o Grand Prix Europy. No ty masz ze sobą inaugurację bardzo udaną, skądinąd w Polsce. Powiedz, to jakoś wpłynie na ciebie w pierwszym starcie w rywalizacji w Euroturze? No myślę, że tak. Wiadomo, że takie zwycięstwo jest podbudowujące. Po takim wygranym turnieju lepiej się gra na następnych turniejach i myślę, że będę tak zwanym jak to się mówi, po bilardowym gazie i będę tam walczył o najwyższe, o podium. No dobrze, nie mogę odmówić sobie zadania Ci jednego pytania, skoro już Cię mam przy mikrofonie. Mieszko, zawiedliście w lidze w zeszłym sezonie. Jakie wnioski, co Wy zrobicie w tym sezonie? No, w tym wiadomo, że wygramy, a czy zawiedliśmy w tamtym? No, środek tabeli. Można by było się spodziewać czegoś więcej, ale nie ma tragedii. Jesteśmy optymistycznie nastawieni. Myślę, że w tym roku będziemy walczyć. Nie damy po prostu szans rywalom. Wiesz co, myślę, że ta nowa formuła ligi sprzyja takim drużynom bardziej zgranym, takim drużynom przyjaciół. I myślę, że wasza drużyna to właśnie taka drużyna. Czy to będzie was jakoś premiowało? Właśnie, tak mi się wydaje i myślę, że pokażemy, że jesteśmy prawdziwą drużyną z prawdziwego zderzenia. I pokażemy, że jesteśmy tym teamem, który może tą ligę wygrać. No dobrze, to powiedz jeszcze na koniec, czego życzyć Ci na ten sezon. Nie mówię tutaj o wynikach sportowych, bo wiem, jakich oczekujesz. Czego mi możesz życzyć? No życz mi wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, Mieszko, szanowni państwo. Pierwszy lider rankingu, Mieszko Fortuński, DSB Banda Club Sky Tower, Wrocław.